Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Witamy. Z dobrymi wieściami do Was dzisiaj przychodzimy, a mianowicie... Czy kiedyś do Was przyszliśmy ze złymi wiadomościami? Dobra, już nie przerywam. Mamy dla Was informacje w odpowiedzi na Wasze zapytania dotyczące starcia mistrzów poniekąd. Informujemy Was, że w tym roku starcie mistrzów się nie odbędzie. Poinformujemy, kiedy się odbędzie, ale poinformować też chcieliśmy Was, że w tym roku zapraszamy wszystkie osoby chętne, żeby pokazać swoje prace, swoją pasję. Zapraszamy do przestrzeni Drema Design. To jest przestrzeń, która już w zeszłym roku oczywiście też była widoczna, przez niektórych z Was była odwiedzona z eksponatami. Przestrzeń, którą Drema jak gdyby ofiaruje dla osób, które chcą pokazać przedmioty użytkowe, nie tylko użytkowe, swoją pasję i pracę w drewnie. Nabrałam powietrza, ale oddam może głos Jarkowi, że... Tak, to wszystko dzieje się oczywiście w Poznaniu, czyli Drema w tym roku 2019. Jest osobny pawilon promocji drewna i tam jest właśnie wydzielona strefa. W tamtym roku było ponad 1100 metrów kwadratowych, słuchajcie, tylko do dyspozycji właśnie tej promocji prac z drewna i materiałów drewnopochodnych, bo nie tylko drewnolite tam było, była również sklejka, była chyba płyta. I to jest miejsce, gdzie faktycznie to mogą być osoby prywatne, mogą być osoby przedsiębiorcy, osoby, które faktycznie coś mają do zaprezentowania. Coś innego. Chcą pokazać swoje umiejętności. To jest genialne miejsce właśnie dlatego, żeby tam się pojawić i pokazać światu swoje prace, swoje umiejętności. I tam również w tamtym roku były osoby, które na przykład nie dostały się na starcie mistrzów do tej top dziesiątki. Ich prace również były na tyle ciekawe, że od razu przekazaliśmy kontakt właśnie na MTP do organizatorów targów i te prace również tam się pokazały. Więc tutaj również zapraszam osoby, na przykład, które nawet te osoby, które były w tej dziesiątce właśnie w zeszłym roku w starciu mistrzów, aby skontaktowały się. Wszystkie namiary będą w opisie filmu, tam Was odeślemy, że skoro nie ma starcia mistrzów, to zapraszamy tam właśnie na strefę designu, Drema Design. Tak, oczywiście dużym plusem jest to, że jest to strefa bezpłatna. Przy płatnej przestrzeni, jaką oferuje Drema wystawcą, ta strefa jest niepłatna i to jest bardzo duży ukłon. Jedynym kosztem, jaki musicie ponieść, to jest dostarczenie i odebranie swojego eksponatu i to jest jak gdyby w Waszym zakresie. Kontakt przekazujemy bezpośrednio do MTP, żeby nie przerzucać tych maili. To nie my będziemy oceniać, które prace mają się tam znaleźć. To oni sami wybiorą, oni wiedzą, jaką mają przestrzeń, ile tych prac będzie się mogło tam znaleźć, także będziecie od razu bezpośrednio prawdopodobnie do Aleksandry skierowani i oni sami też poinformują Was o terminach, o tym, czy dostała się Wasza praca i tak dalej. Czyli to już będzie kontakt z nimi bezpośrednio. Wiecie co, powiem Wam, że ja tak sobie myślę od razu, gdybym na przykład coś zrobił fajnego, to jest genialne miejsce do przetestowania tego projektu, bo tam macie i innych wykonawców, innych ciekawych rzeczy, ale również tych potencjalnych odbiorców, czyli klientów, czyli zwiedzających targi. Możecie z nimi porozmawiać, macie kontakt bezpośredni z odbiorcą, czyli oni mogą Wam powiedzieć, co się podoba, co się nie podoba. Świetne miejsce właśnie na takie testy. Tak, to są 4 dni. Oczywiście jest opcja taka, żeby zostawić eksponat. Nie musicie tam być 4 dni od 9 do 17. To nie jest potrzebne. Jeżeli ktoś chce, oczywiście może, ale nie musi. Ale to byłoby jednak fajne, nie? Jakby móc porozmawiać z tym twórcą, co go inspirowało, jakie techniki wykonał. No to jest genialne miejsce właśnie, żeby porozmawiać na żywo. Tak, to jest... W zeszłym roku to był pawilon numer 3, czyli tak, taka ta cicha przestrzeń, chociaż my żeśmy tam jedynie chyba hałasowali. To było niedaleko naszego stoiska, więc taki przyjemny to jest pawilon, uważam. I bardzo otwarty na
na nas, na twórców. Zdradzę jedną rzecz, nie wszystko oczywiście, że w tym roku Domi Drewno tam się pojawi znienacka z kamerą. Tak, tak. Także taka wartość dodana, że wystawcy strefy designu będą również w oku kamery Domi Drewno w tym roku. Tak, czyli bardzo Was serdecznie zapraszamy. Czasu jest niewiele, bo drema jak zwykle we wrześniu, jakoś w połowie września, nie sprawdzałam jeszcze dokładnej daty, ale macie jeszcze prawie 2 miesiące na to, żeby podziałać i żeby przesłać to swoje zgłoszenie, także Was serdecznie do tego zapraszamy, nie przedłużamy. Wszystkie tak informacje, pamiętajcie, będą pod filmem. Działajcie. Do zobaczenia na dremie. Do zobaczenia.